Muszę powiedzieć, że Ola mnie od samego początku zachwyciła taką swoją pasją, entuzjazmem, szczerością. Ja bardzo chciałam wtedy, żeby Ola pracowała w Pachu, bo widziałam jej umiejętności, więc myślałam, że dobrze byłoby wykorzystać jej doświadczenie. Była obeznana zarówno z pisaniem projektów, rozliczaniem, z pozyskiwaniem pieniędzy od donorów instytucjonalnych. Więc to wszystko bardzo pasowało do tego, co Ola mogłaby robić w Jemenie. Ola zdecydowała się pojechać do Jemenu, chociaż sytuacja w Jemenie była bardzo trudna i zwłaszcza dla kobiety jako szefowej misji na pewno nie było to łatwe. I Ola najpierw pracowała w takim projekcie związanym z kryzysem z cholerą, która się rozpowszechniła z powodu picia brudnej wody. I jej pierwszy konkretnie projekt to była budowa kanalizacji w miejscu, gdzie było bardzo dużo przypadków cholery. Właśnie z powodu zanieczyszczonej wody. W każdym razie pozyskaliśmy pieniądze od polskiego MSZ-u, ale tak jak wcześniej mówiłam, w Jemenie potrzeba było o wiele więcej środków i Oli udało się pozyskać pieniądze z sieci Caritas Internationalis i z jednej z agent ONZ-owskich na budowę 7 klinik. Znaczy nie są kliniki, to było raczej coś w rodzaju przychodni, tyle że tam były również była sala porodowa i była możliwość przyjmowania kilku pacjentów. Nie był to szpital, bardziej właśnie taka przychodnia z tym poszerzonym działaniem. Trzeba było oczywiście przeszkolić lekarzy, więc trzeba było pozyskać również ludzi, którzy mogliby takie szkolenie zrobić. Tak samo położne były szkolone. Warunki, które tam stworzyliśmy dla ludzi żyjących w niewyobrażalnym ubóstwie spowodowanym wieloletnimi wojnami, były naprawdę wspaniałe. Kobiety mogły bezpiecznie rodzić dzieci. I to, co jeszcze chcę powiedzieć o tym projekcie, to 3 z tych klinik były na linii frontu, co było szczególnie ważne, jeśli chodzi o ratowanie życia rannych ludzi z powodu ostrzałów, z powodu bombardowań. To zadanie Ola wypełniła naprawdę doskonale, nawiązując też przyjaźnie z lokalnymi pracownikami, a to jest bardzo ważne, dlatego że w zasadzie nasze bezpieczeństwo opiera się na kontaktach lokalnych. One najlepiej chronią pracowników humanitarnych. Oczywiście nie są to jedyne środki, bo w Jemenie wymagana była nawet było wymagane posiadanie schronu, w którym w razie jakichś wypadków, co zdarzyło się kilka razy, można było się schronić. Ola była tam w latach od 2019 do 2021 i jak wybuchła pandemia, to Ola odmówiła ewakuacji, podczas kiedy ONZ czy inne organizacje się ewakuowały. Ona została z zespołem jemeńskim i dzięki temu, dzięki jej obecności, rozwinęła kolejne projekty w sektorze WASH, tak nazywamy sektor wodno-sanitarny, zajmujący się rozwiązywaniem problemów wodno-sanitarnym oraz na sektor zdrowia. No i to poskutkowało naprawdę bardzo dobrymi wynikami. Tak oceniamy, że podczas pobytu Oli pomogliśmy około 200 tysiącom beneficjentów.
Ola była szefem misji w Jemenie. I tak, 25-letnia dziewczyna absolutnie mogła być szefową misji. Sami ją mianowaliśmy na tę szefową. I mogę pana zapewnić, że bywało w historii Polskiej Akcji Humanitarnej, że i młodsi ludzie byli szefami misji, bo czasami 25-letni czy 22-letni człowiek jest o wiele bardziej dojrzały niż osoba 30-40-letnia. To są już takie cechy osobowościowe, które nie zależą od wieku.